Cześć, witajcie na kanale Wehikuł Kasi. Wiem, dawno nie było odcinka, no ale już jest. W międzyczasie nagrywam kilka filmików, które wylądowały w szufladzie. Mam nadzieję, że uda mi się niedługo coś z tego sklecić. Zobaczymy. Jeśli zastanawiacie się, czym właściwie jest Wehikuł Kasi i o co w tym wszystkim chodzi, swoim wehikułem nazywam po prostu aparat fotograficzny, dzięki któremu mogę pokazywać Wam takie rzeczy, które mnie ciekawią, interesują, na które mam albo miałam, albo na pewno będę mieć zajawki. Wehikuł też jest dla mnie takim poligonem doświadczalnym, jeśli chodzi o kręcenie i robienie filmików. Ten filmik od początku kwarantanny i to jest chyba moje 8 podejście. Ten filmik jest o tym, jest pewną sugestią, co można robić podczas kwarantanny i myślę, że taką podstawową sprawą jest zmiana swojego podejścia na bardziej pozytywne, po prostu. Żeby nie czytać ciągle wiadomości, nie pogrążać się po prostu w strachu, co będzie po tym, co będzie później. Warto też zająć się takimi rzeczami, na które mamy wpływ i to też chciałabym pokazać tutaj w tym filmiku. Wiem, że już jest ciepło, że jest maj i że chciałoby się wyjść ze znajomymi, spędzić po prostu maj tak jak zwykle spędza się tą porę roku. Wychodzimy powoli z lockdownu, małymi krokami i dobrze moim zdaniem, dlatego że jeśli nagle wszyscy na hurra rzucimy się do, nazwijmy to, normalnego życia, gdzie no, prawdopodobnie po lockdownie nie będzie już powrotu do tego życia sprzed lockdownu. Jednak trzeba dalej być ostrożnym, myć ręce, trzymać dystans od innych osób, żeby ten wirus się dalej nie rozprzestrzenił, ponieważ niestety jeszcze się u nas w naszym kraju rozprzestrzenia. Jeszcze trochę wytrzymamy. Myślę, że bardzo istotne jest też nie powielanie różnych nieprawdziwych informacji i fake newsów. Dlatego, że one na dłuższą metę mogą być po prostu szkodliwe dla większej ilości ludzi. Ważne w tym wszystkim jest po prostu zachowanie spokoju i kierowanie się zdrowym rozsądkiem. Można wykorzystać po prostu ten czas kwarantanny na to, żeby jak najbardziej się rozwinąć, na to, żeby też z drugiej strony odpocząć, ułożyć sobie pewne rzeczy. Można również pomagać innym. Chodzi tutaj, i tu jest prawdziwe stwierdzenie, myśl globalnie, działaj lokalnie. Pomagać innym no, poprzez różne zbiórki pieniężne. Można też szyć maski. Możecie też wspomóc lokalnych przedsiębiorców czy lokalne firmy, różne instytucje w taki sposób, że no, niektóre z nich, czy to szkoły tańca, czy to szkoły językowe, czy indywidualni nauczyciele językowi, po prostu prowadzą kursy online. Pomocne może okazać się nawet udostępnienie po prostu posta na Facebooku osoby, która akurat potrzebuje takiej pomocy, czy instytucji, czy organizacji. Warto pomagać nawet w taki prosty sposób, bo dzięki temu takie osoby mogą dotrzeć do szerszego grona odbiorców i potencjalnych klientów lub osób, które będą w stanie im pomóc bardziej niż wy, jeśli tylko możecie dać po prostu lajka i nic więcej. To i tak jest coś. Warto zająć się takimi rzeczami, na które mamy wpływ, dlatego że daje to nam kontrolę nad tym, jak wygląda nasz świat, jak wygląda nasze otoczenie. Możemy też planować. A co możemy planować? Możemy planować swój dzień chociażby. Jeśli chodzi o organizowanie sobie czasu podczas kwarantanny, myślę, że warto zrobić sobie harmonogram, czy rozpisać zadania, takie, które chcemy wykonać, czy nawet rozplanować sobie cały tydzień, co tam mniej więcej chcemy robić i starać się tego w miarę trzymać i oczywiście być przy tym elastycznym. Świat się nie zawali, jak czegoś nie zrobimy, albo ten harmonogram się po prostu poprzesuwa. Jak sobie odhaczamy te wszystkie zrobione rzeczy, od razu czujemy się lepiej, widzimy, że jest pewien progres. Ważne są stałe punkty dnia, takie jak pora, o której chodzimy spać i o której wstajemy. Jesteśmy w stanie lepiej się wyspać. Z drugiej strony nie stresujemy dodatkowo naszego organizmu, bo okazuje się, że to też może być w pewnych względach, w pewnych aspektach stres dla organizmu, że chodzimy spać o różnych porach. Zostało naukowo udowodnione, że nasze organizmy lubią pewne
schemat, pewną rutynę. Dlatego też ważne jest to, żeby posiłki jeść w miarę tych samych porach. Nauczyłam się dość szybko pracować w domu. Mam taką typowo korporacyjną pracę. Od 9 do 17 mieć dedykowane miejsce do pracy z domu. Lepiej faktycznie usiąść w odpowiednim miejscu. Nie w łóżku, nie w piżamie, tylko w ciuchach i od razu człowiek ma więcej energii do pracy. Jeszcze jak się zje porządne śniadanie przed pracą, to i wypije kawkę, to jest w ogóle cud, miód i malina. Ważną rzeczą, na którą mamy wpływ, jest dbanie o swoje ciało i umysł, dlatego że w zdrowym ciele zdrowy duch. Wiem, być może to jest oklepane, jednak to działa. Dlatego że jak odpowiednio się odżywiamy, odpowiednio się wysypiamy, od razu nam się lepiej myśli, od razu nam się bardziej chce żyć i jesteśmy bardziej kreatywni, także myślę, że to jest... To dla mnie jest bardzo prawdziwe. Bardzo istotną kwestią też jest po prostu ruch. Także wiadomo, że warto chodzić na spacery i oczywiście zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa, także rękawiczki, maseczki, no niestety, dobrze jest ćwiczyć jogę. Ja mam w planach dopiero zaczęcie ćwiczenia jogi. Ważne jest, żeby się chociaż dwa razy w ciągu tygodnia zmęczyć, żeby po prostu te wszystkie napięcia, stresy z siebie gdzieś wyrzucić, żeby nie chować tego do środka lub nie wyrzucać na domowników. Kolejną istotną sprawą jest po prostu relaks. Ćwiczenia oddechowe, też stanie w pozycji Wonder Woman. Chodzi o to, że w takiej pozycji, jak mamy wyprostowane ramiona, klatka nie jest zapadnięta, tylko wyciągnięta do przodu, blokujemy wydzielanie się kortyzolu, dlatego że jak mamy klatę zapadniętą, zaokrąglone plecy, to jest taka bardziej skulona, wystraszona pozycja, co też no, przyczynia się do wytwarzania kortyzolu. Ja też, jak o tym usłyszałam na początku, nie do końca byłam w stanie to gdzieś tam uwierzyć, jednak później jak się sama poobserwowałam, zauważyłam, że faktycznie tak jest, że człowiek jak jest skulony bardziej jest podatny na stres i te negatywne bodźce, a człowiek jak się wyprostuje z kolei jest łatwiej nabiera pewności siebie i to też działa mocno odstresowująco. Niezwykle relaksujące może być też zajmowanie się swoimi kwiatami doniczkowymi. Ja do tej pory nie jestem w stanie uwierzyć, że udało mi się ogarnąć 10 kwiatków doniczkowych. Jakby ktoś 2 lata temu mi powiedział, że będę mieć 10 kwiatków i one będą żyły, to nie uwierzyłabym mu, ale to jest tak naprawdę, nie jest kwestia tego, że nie miałam ręki do kwiatków, ja nie miałam odpowiedniego podejścia do kwiatków, nie umiałam za bardzo w instrukcję, nie umiałam za bardzo w obsługę tych kwiatków. Problem polega na tym, że nie do końca znam nazwy swoich wszystkich kwiatów, także to jest podstawowa rzecz. Tak, niedługo będę musiała je przesadzić, bo zaczynam się powoli obawiać, że niektóre z nich po prostu w nocy wyjdą z tych doniczek i zrobią mi krzywdę. Relaksującymi rzeczami są po prostu wszelkie kreatywne działania. Można zająć się rysowaniem czy układaniem puzli. Kolorowanki dla dorosłych to jest naprawdę sztosik, bardzo lubię to robić. Lubię też, uczę się też grać na instrumentach. Stwierdziłam, że nie będę się z tym absolutnie spinać. Ten ma sprawiać mi
przyjemność i relaks. No, oczywistymi rzeczami, które łatwo się też pamiętają po pewnym czasie, jest oglądanie filmów czy seriali, też czytanie książek. Ja na razie tknęłam jedną książkę, bo nie miałam na nią za więcej czasu. Czytam od nowa Harry'ego Pottera, ale tym razem po angielsku, bo ja po prostu lubię się posługiwać językiem angielskim. Sprawia mi to ogromną przyjemność i też czytanie po angielsku rozszerza słownictwo, a ja Harry'ego Pottera bardzo lubię. W każdym razie na Facebooka swojego czasu wrzucałam kilka serii zdjęć z LARP-u pod tytułem Harry Potter Live, który jest moim pierwszym LARP-em, w jakim kiedykolwiek brałam udział. Myślę, że fajna jest taka po prostu beztroska rozrywka. Obecnie przechodzę Wiedźmina Trójkę i to jest taką moją beztroską rozrywką. I dzięki temu wróciły mi pewne zajawki, pewne zainteresowania, które gdzieś tam głównie przez brak czasu zepchnęłam gdzieś na dalszy plan. Jako, że trafiłam teraz już Wiedźminem na Skaligę, czyli na taką, no powiedzmy, Skandynawię w świecie Wiedźmina, no to bardzo lubię klimat skandynawski. Zawsze lubiłam je i co jakiś czas wraca mi zajawka na Skandynawię i myślę, że to jest ten moment. Przypomniało mi się, że jest coś takiego jak mity nordyckie. Teraz mam zamiar poczytać sobie książkę, która już leży odłożona. Mitologia nordycka. Także mam zamiar odświeżyć sobie mitologię Neila Gaimana. Ona jest bardzo dobra, także wracam na półkę z książkami do przeczytania. Siedząc jeszcze w tematyce Skandynawii, wróciły do mnie wspomnienie i pewne stare czasy, gdzie bawiłam się w rekonstrukcję historyczną, no i stwierdziłam, że fajnie by było sobie uszyć nowy strój, tym bardziej, że może przydać się akurat na LARP. Co jeszcze? Jeszcze można pograć w planszówki. No, tak samo, moją ulubioną planszówką i mojego chłopaka jest Terraformacja Mars. Jest całe szerokie spektrum różnych gier planszowych, w które można grać we dwójkę. Ba, są nawet gry planszowe do grania w pojedynkę. Karcianki z takich łatwiejszych karcianek. To są manczkiny, przy których jest dużo zabawy. To jest chyba karcianka od 3 osób, jeśli dobrze pamiętam. Także kochani, mam nadzieję, że znajdziecie w tym, że znaleźliście w tym filmiku coś dla siebie. Mam nadzieję, że dodałam wam trochę otuchy podczas kwarantanny i może na początku to być takie, wydawać się wymuszone na siłę, ale warto rozbudzić tak swoją ciekawość wewnętrznego dziecka. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Napiszcie w komentarzu, jakie wy macie pomysły na kreatywne spędzanie czasu, co wy robicie, jakie macie plany, jak tam w ogóle wam mija czas na kwarantannie. Do zobaczenia w najbliższym czasie. Mam nadzieję, trzymajcie się, buziaki.